Oby przyszły synod biskupów utwierdził we wszystkich świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, modlił się papież podczas audiencji ogólnej. Odbywała się ona pod strugami ulewnego deszczu, ale miała charakter świąteczny. Z racji przypadającej uroczystości zwiastowania była przeznaczona przede wszystkim na modlitwę za Kościół, aby był w stanie wypełnić swą misję względem rodzin, zwłaszcza w kontekście najbliższego synodu biskupów. Franciszek przypomniał, że dziś w wielu krajach obchodzony jest Dzień Ochrony Życia. Z tego względu dokładnie przed 20 laty święty Jan Paweł II podpisał encyklikę Evangelium Vitae. Rodzina zajmuje w niej centralne miejsce. Więź między Kościołem a rodziną jest święta i nienaruszalna. Kościół, będąc matką, nigdy nie porzuca rodziny, nawet jeśli jest ona upokarzana, raniona i na wiele sposobów dręczona. Nawet gdy popada w grzech albo oddala się od Kościoła, zawsze uczyni on wszystko, co w jego mocy, starając się ją uleczyć i uzdrowić, zachęcić do nawrócenia i pojednać z Panem, powiedział papież. Franciszek podkreślił, że Kościół, aby mógł wypełnić swą misję względem rodziny, potrzebuje modlitewnego wsparcia. Tej modlitwy potrzebuje również synod biskupów, który będzie poświęcony rodzinie. Wszyscy, papież, kardynałowie, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, wierni świeccy, wszyscy jesteśmy wezwani do modlitwy za synod. Tego trzeba, a nie plotek, powiedział Franciszek.